Święta we wrocławskim zoo. Można sobie spokojnie wszystko zobaczyć. Sezon narciarski w pełni. Co jest modne? Część ludzi kupuje nowy, 2-3 razy droższy. Żywa szopka przy wrocławskim kościele. Mamy tutaj 4 owieczki, wrzosówki, jednego samca, 3 dziewczyny. Dobry wieczór, Patrycja Nawrocka. Zapraszam na świąteczne wydanie informacji Echo 24. Co zrobić w święta Bożego Narodzenia, gdy pada deszcz? Na spacery decydują się jedynie najwięksi fani świeżego i wilgotnego powietrza. Lokale gastronomiczne w większości są pozamykane, ale jest miejsce, które nawet podczas brzydkiej pogody i zimna ma gorących zwolenników. Jakie to miejsce w relacji Mariana Maciejewskiego? Mimo deszczu i zimna, gorących zwolenników ma ogród zoologiczny. Powody odwiedzenia zoo o tej porze są różne, ale każdy dobry. Myśmy dużo słyszeli na temat tego afrykarium. Nic z Przemyśla w ogóle, z Przemyśla jesteśmy. Że mamy wolny czas na świętach, to przyjdziemy zobaczyć. Ale specjalnie? Specjalnie tutaj. I chcieliśmy podziękować Państwu za genialną organizację. Myśmy weszli do internetu i tam wszystko było napisane. To cudowne, że tak można w Polsce pracować z turystami. Przyjechaliśmy na święta do Wrocławia i przy okazji chcieliśmy zwiedzić sobie tutaj wszystko, co się da zwiedzić w tym okresie świątecznym. I dzisiaj mieliśmy zwiedzić Ostrów Tumski, ale ponieważ pada deszcz, więc zdecydowaliśmy się do zoo, szczególnie do Afrykarium, bo jest tak bardzo znane. Niektórzy przyszli tu specjalnie dla dzieci. Przyjechaliśmy na święta do Wrocławia, no i atrakcja Wrocławia to jest właśnie zoo. A są bardzo tak. Maju, a do no, ale ona była malutka, więc tym razem wzięliśmy dzieci też do zoo. Chociaż pogoda nie dopisuje, ale w Afrykarium na pewno jest ciepło. Fokę. Widziałaś, czy chcesz zobaczyć? Fokę widziałam. A jeszcze? Żyrafę. To jest wykorzystanie maksymalne karty rocznej, którą posiadamy z rodziną. No i miłość młodego człowieka do zwierząt, wszelakich. Podobają mi się pawie, te jakieś ptaki mi się podobają najbardziej, no bo są takie kolorowe. Dla niektórych atutem jest niższa niż zwykle frekwencja. Specjalnie przyjechaliśmy po to, że dzisiaj nikogo tu nie będzie. Nie będzie tłoka. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zazwyczaj mało jest ludzi, dlatego warto jest przyjść, ponieważ wtedy jest całkiem inny komfort zwiedzania. Można sobie spokojnie wszystko zobaczyć, nie ma tłumu, nie trzeba się śpieszyć, nie trzeba stać w kolejkach. W drugi dzień świąt podejrzewam będzie większy ruch, natomiast na pewno nic takiego jak oczywiście, nie wiem, w majówkę czy w długi weekend sierpniowy. Dla Echo 24 Marian Maciejewski. Spędzenie świąt przy suto zastawionym stole może być przyjemne, ale mniej przyjemne staje się zwykłe odejście od tegoż stołu i kolejne dni z pełnym żołądkiem. Dlatego warto pomyśleć o spacerach, a po świętach może nawet o wypadzie w góry. Na jakie rozwiązania techniczne mogą w tym sezonie liczyć narciarze, sprawdzał Marian Maciejewski. Święta przeminą, kalorie zostaną. Chociaż niekoniecznie. Jednym ze sposobów walki ze skutkami łakomstwa mogą być narty. Wybór sprzętu jest ogromny. Część ludzi kupuje używany dla dzieci. Część ludzi kupuje nowy, 2-3 razy droższy. Jest dużo nowych, nowoczesnych technik wprowadzanych, więc moim zdaniem sprzęt jest na bieżąco nowoczesny wprowadzany na nasz rynek. Dziś technika poszła tak daleko, że nawet masywny but dopasowuje się do stopy. Należy go tylko włożyć na 5 minut do specjalnego piecyka, w którym podgrzewany jest do temperatury 80 stopni. Stopę z kolei wsadza się do takiej formy, a jeśli komuś wystaje kostka, należy na nią nalepić nakładkę. Po włożeniu stopy do elastycznego wnętrza buta, ten dopasowuje się, pozostawiając niezbędną przestrzeń dla nogi. A gdzie wrocławianie najchętniej jeżdżą na narty? Zaczyna się sezon biegowy i będziemy jeździć do Jakuszy. To najlepsze miejsce na narty biegowe, a na zjazdowe? Zieleniec, głównie Zieleniec. Na razie synoptycy śniegu we Wrocławiu nie przewidują, ale to przecież początek zimy.
Jeśli biały puch spadnie, nadodrzańskie trasy będą jak znalazł, także dla narciarzy biegowych. Dla Echo 24 Marian Maciejewski. W święta zwykle chętnie wybieramy się do kościołów, aby pooglądać szopki. Wiele parafii ma już swoje stałe stawiane od lat. U franciszkanów przy Alei Kasprowicza jest z figurami naturalnej wielkości. W kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku jest ruchoma, a w kościele przy ulicy Wittiga z żywymi zwierzętami. Kontakt z nimi usiłował nawiązać Marian Maciejewski. Czy w wigilijną noc zwierzęta w szopce mówiły ludzkim głosem? Wątpliwe, bo zwykle mówią, aby ponarzekać, a te wydają się zadowolone. Ba, mają nawet swojego opiekuna. Skąd pomysł takiej szopki? Szopka przy Wittigowie swoje początki ma na końcu lat 90., kiedy proboszczem był tutaj ojciec Stanisław Golec, nieżyjący on już. Wtedy wraz z dyrekcją ZOO, z państwem Gucwińskim, którzy także mieszkają na terenie naszej parafii, którzy bardzo przyjaźnili się z ojcem Stanisławem Golcem, podjęli taką decyzję, że można tutaj zorganizować żywą szopkę, że zwierzęta z ZOO zostaną przywiezione. I tak co roku właśnie zwierzęta są tutaj przywożone w Wigilię Bożego Narodzenia. Mamy tutaj 4 owieczki, wrzosówki, jednego samca, 3 dziewczyny. Mamy też osiołki domowe, 2 sztuki, kuca szetlandzkiego i krówkę bydła szkockiego, jedną dziewczynę tam w ostatnim boksie. Warunki są bardzo zbliżone, nie odbiegają raczej od tych norm ogrodowych, natomiast są to jednak takie zwierzątka wybrane, które raczej mają większą tolerancję i pogodową, i taką mniej opieki powiedzmy wymagają. Nie są to te najdelikatniejsze, które można u nas w ogrodzie na co dzień zobaczyć. Na Wittigowie żywa szopka będzie do 8 stycznia. My bardzo lubimy tą parafię z różnych powodów. Braliśmy ślub w tym kościele i byliśmy związani z duszpasterstwem akademickim. No i jest co roku żywa szopka, która jest teraz niezwykłą atrakcją dla naszych dzieci i dlatego lubimy tu przyjeżdżać. No tutaj przyjeżdżamy co roku ze względu na to, że właśnie jest żywa szopka, zwierzątka i przede wszystkim no, dla tego, żeby nasze dzieci podtrzymywać tą tradycję, prawda? Żeby dzieci mogły uczestniczyć w świętach Bożego Narodzenia tak bardzo aktywnie i przeżywać to po swojemu. Każdego roku od 5 lat, odkąd zostałem tutaj proboszczem, przygotowujemy w Boże Narodzenie zawsze urodziny Pana Jezusa. Jest to msza święta, oczywiście msza święta bożonarodzeniowa o godzinie 12. Wtedy przychodzą całe rodziny, nie tylko z parafii, ale z całego Wrocławia. Jest tam też specjalna homilia. A po mszy świętej spotykamy się tutaj przed grotą. Są przygotowane torty, jak to zawsze mówię do dzieci, które Matka Boża piecze. I w tym roku będą to torty śmietankowo-owocowe. Dla Echo 24 Marian Maciejewski. Największa ruchoma szopka na Dolnym Śląsku tradycyjnie zaprasza od pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Mieści się we wrocławskim kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku i ma już prawie 50 lat. Pierwotnie została stworzona dla głuchoniemych, teraz oglądać mogą ją wszyscy wrocławianie i turyści. Tradycyjna szopka to makieta przedstawiająca narodziny Chrystusa. W kościele Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu można zobaczyć jej niecodzienną odsłonę. One się ruszają. Kolorowe? Są kolorowe. Dużo światełek, tak? Jest dużo światełek. Największa ruchoma szopka na Dolnym Śląsku powstała z myślą o głuchoniemych. Ksiądz Błaszczyk w 1967 roku stworzył maleńką szopkę. Był jeden silnik, parę figurek się poruszało, a głusi mówili: kapłan ładnie, przyjemnie. A to zmotywowało księdza do rozbudowy szopki. Dziś składa się z ponad 2000 figurek i 200 bombek. Konstrukcje tworzą elementy nowe jak i stare, także zabawki ofiarowane przez dzieci. Od niedawna szopkę wspierają nowe elementy. Kopalnia z 7 górnikami. Warte zauważenie jest fakt, że 6 pracuje, a 7 odpoczywa, jedząc sobie kanapkę. Kopalnia jest dwupoziomowa, 2 poziomy są pod ziemią i 3 poziom jest naziemny, to jest dom z kobietą niecierpliwie oczekującą na powrót męża. Szopką zajmuje się duszpasterstwo dla niewidomych i niesłyszących we Wrocławiu. Wśród świątecznych atrakcji przygotowanych przez duszpasterstwo znalazł się także chór dla głuchoniemych. Chór zimkowy to jest piękny. Muszący śpiewają te kłosem, a głosy nie mają jak to oglądać. Dlatego ja wymyśliłem taki chór dla niekuszących, w języku mgowym, bo to jest radokne śpiewy kolędy.
Oryginalna szopka zachwyca i integruje. Figurka aniołka za otrzymany dar dziękuję w języku migowym. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka. Przy Dzień Świąt Bożego Narodzenia to czas wolny od pracy. Nie trzeba jednak wyłącznie spędzać go przy świątecznym stole. We Wrocławiu są atrakcje czynne przez całe święta. Jedną z nich jest wielka ruchoma makieta kolejki, która mieści się na Dworcu Świebockim. A fascynują się nią całe rodziny, zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice. Zapraszamy do idealnie odwzorowanego świata wrocławskiej kolei, czyli Kolejkowa. Wrocław, ulica Nasypowa. Puby i kawiarenki powoli zaczynają rozświetlać ulicę, a słynny neonowy złodziej skrada się na placu Kościuszki. To rzeczywistość przedstawiona w skali 1 do 22. Kolejkowo to makieta przedstawiająca miniaturowe obiekty z Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Dzieło mieści się w zabytkowym budynku Dworca Świebockiego i przyciąga odwiedzających z całej Polski. Bardzo można sobie dużo przypomnieć, tak? Bo ja jestem ogólnie pochodzę z Wrocławia i tutaj no, przyjeżdżamy na święta często także. Dwoje miejsce znalazły tam takie perełki architektoniczne jak kamienice Wrocławskiego Rynku czy obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce. Nad tym wszystkim pracuje i pracowało 12 osób. Są to modelarze, malarki, rzeźbiarka, elektryk, informatyk, cały zespół. Kolejkowo to 100 tysięcy godzin pracy. W 3 lata powstało 260 metrów kwadratowych miniaturowego miasteczka. A to dopiero początek. Mamy nadzieję, że mniej więcej w połowie przyszłego roku otworzymy kolejne 100 metrów kwadratowych na piętrze, gdzie fikcyjny świat, już nie tylko pociągi, ale jeżdżące samochody jeden za drugim, które będą już zupełnie inaczej napędzane i sterowane. Elektryczna lokomotywa to atrakcja nie tylko dla dzieci. Zarówno dla dzieci jest atrakcyjne, bo jest duże i świecące i błyszczące i dla dorosłych, ponieważ są takie malutkie detale, które tylko dorośli mogą znaleźć. A jest czego szukać. Przyglądając się makiecie, można poczuć się jak prawdziwy antropolog. Pomiędzy budynkami rozgrywają się scenki z codziennego życia. Niektóre z humorem odsłaniają ciemniejszą stronę miasta. Kolejkowo zaskakuje także zjawiskiem nocy. Kiedy po 9 minutach dnia zapada noc, wtedy się okazuje, że w mieszkaniach, w budynkach są ludzie, meble, prawdziwe obrazy. Małe, niewielkie elementy, ale jakże dopracowane. Kolejkowo czynne jest przez całe święta. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną czy z ukochaną osobą. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka. Gmina Kobierzyce nadal inwestuje. W tym roku piękne i nowoczesne place zabaw powstały w Tyńcu Małym, Wysokiej oraz w samych Kobierzycach. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce buduje też nowe drogi oraz remontuje istniejące arterie. Podsumowanie inwestycji w materiale naszego reportera Mateusza Czmiela. Kolejny rok w gminie Kobierzyce minął pod znakiem inwestycji. W większości gminnych miejscowości powstały nowoczesne place zabaw. Piękne place zabaw, które powstały w roku bieżącym w Tyńcu Małym, Wysokiej, w Kobierzycach, w Wierzbicach, Pustkowie Żurawskim, kompleksowo budowane od podstaw. Myślę, że pięknie służą naszym najmłodszym. Oczywiście i w poszczególnych innych miejscowościach poszczególne place były też doposażane w kolejne elementy potrzebne dla naszych dzieci. Place zabaw dla najmłodszych są bezpieczne. Dla rodziców przygotowano parkingi, a całość jest ogrodzona. Generalnie place zabaw wcześniej mieliśmy wykonywane w technologii drewnianej. Powodowało to nieodporność na warunki atmosferyczne. Musieliśmy zmienić technologię. Ta technologia teraz już jest dostosowana też i do ilości korzystających dzieci na każdym placu zabaw. Gmina postawiła również na bezpieczeństwo mieszkańców i wygodę kierowców. Zainwestowano w drogi, chodniki oraz oświetlenie. Staramy się, żeby te drogi były utrzymywane w należytym stanie, jak również i budowy prowadzimy w taki sposób, żeby można było rozwijać gminę pod względem inwestycyjnym, pod względem również potrzeb mieszkańców. Przede wszystkim kontynuacja rewitalizacji Kobierzyc, a więc droga od cmentarza do torów kolejowych. W tym roku nie skończona jeszcze, ale w roku przyszłym do połowy roku będzie cała inwestycja zakończona. I kontynuowany kolejny element, mianowicie budowa drogi od cmentarza do Królikowic, już z poszerzeniem, z chodnikami, z trasą rowerową również. Gmina nie zamierza spocząć na laurach. Wójt zapowiada, że przyszły rok będzie najbogatszy pod kątem inwestycji. Będzie bardzo wyraźny wzrost inwestycji drogowych, a więc przede wszystkim nakładka na drodze 35 w Tyńcu Małym, przebudowa, jak powiedziałem, kontynuacja przebudowy drogi Kobierzyce-Królikowice. Następna inwestycja to kładka w miejscowości Ślęza. Wiele dróg lokalnych, wiele dróg śródpolnych. To będzie widoczne.
drogi w naszej gminie jest to sprawa priorytetowa. Jest to krwiobieg naszej miejscowości, naszej gminy. Staramy się, żeby te drogi były utrzymywane w należytym stanie, jak również i budowy prowadzimy w taki sposób, żeby można było rozwijać gminę pod względem inwestycyjnym, pod względem również potrzeb mieszkańców. Z budżetu gminy na inwestycje przeznaczono kilkadziesiąt milionów złotych. Mateusz Czmiel, Echo 24. Od kilku miesięcy trwa remont ulicy Swojczyckiej i budowa nowego ronda. Prace budowlane oznaczają oczywiście spore utrudnienia dla kierowców i okolicznych mieszkańców. Droga miała być na jakiś czas całkowicie zamknięta dla ruchu, ale tymczasowo wstrzymano tę decyzję. Tymczasowo jednokierunkowa ulica Swojczycka z powodu przebudowy miała być całkowicie wyłączona z ruchu. Okazało się jednak, że problemy z przejazdem mogłyby mieć pojazdy komunikacji miejskiej i decyzję wstrzymano. Te rondo jest trochę za wąskie dla dużych samochodów. Dla osobowych tak, ale i są bardzo ostre zakręty. 90-stopniowe. Nie? Że tu na przykład tir na pewno się nie zmieści. A jak się będzie mieścił, to będzie wjeżdżał już na chodnik ten. To jest jeden zastępczy jest. Mieszkańcy są jednak zadowoleni z postępu prac i wyczekują już ich końca. Do utrudnień w okresie świątecznym podchodzą z humorem. No tempo jest takie, jakie powinno być. No tam nie ma takich opóźnień w tym co realizują. Już coraz lepiej. Tak? Już coraz lepiej. To już nie ma strachu. Nie, wie pan, święta są, także się super jeździ, szybko się przewozi choinki, jest super. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na luty 2017 roku. Koszt inwestycji to ponad 20 milionów złotych. Niedługo poznamy kolejny termin uruchomienia objazdu w kierunku Swojczyc przez ulicę Ludową i Miłoszycką. W 2015 roku życie na drogach straciło 14 osób, a 235 zostało rannych w ponad 160 wypadkach. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży do naszych bliskich i zapowiadają wzmożone kontrole na głównych trasach. O czym należy pamiętać, wybierając się w podróż, to sprawdzali nasi reporterzy. Korki w święta Bożego Narodzenia nie zdziwią nikogo. Już w Wigilię większość z nas wyrusza w drogę, aby spędzić tę wyjątkową noc z naszymi bliskimi. Policja apeluje do kierowców, aby tego dnia bezpiecznie dojechali do celu i pamiętali o kilku ważnych elementach. Pamiętajmy o tym, że te nieprawidłowe ustawione światła zbyt nisko chociażby czy zbyt wysoko wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mogą nie pokazać nam przeszkody, jakie czyhają na nas. Tymi przeszkodami również są osoby piesze. Pamiętajmy o tym, że w okresie jesienno-zimowym te osoby poruszają się w ubiorze stonowanym, szaro-czarnym, takich odcieniach tych kolorów i są naprawdę niewidoczni. Na świąteczne okres policja zapowiada wzmożone kontrole. Wybierając się w dłuższą podróż, warto sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. Kierujący, których zatrzymujemy, zwracamy im uwagę, żeby zwrócili uwagę też na swoją widoczność za kierownicą, za kółkiem, którym siedzą. Żeby mieli płyn do spryskiwaczy, żeby te pióra wycieraczek były sprawne, prawidłowo zamontowane, żeby nie wypadały, bo też takie sytuacje się zdarzają. Służby przypominają również pieszym o odblaskach, które mogą uratować nam życie. Tylko w okresie jesienno-zimowym zginęło na polskich drogach aż 170 osób, które nie były widoczne dla kierowców. To jest 7-krotnie więcej niż w okresie chociażby w maju, tam gdzie było 25 osób śmiertelnych. Nie mając odblasku, przemieszczając się drogą, wieczorem będąc ubrany na czarno, tak naprawdę zlewamy się z asfaltem. W sytuacji, w której mamy odblask, kierowca jest na stanie już zauważyć kilkuset metrów. Natomiast w sytuacji, w której niestety nie widzi nas, nie ma tej kamizelki, tak dopiero zauważa nas bezpośrednio przed maską samochodu. Pośpiech i brawura za kierownicą często bywają zgubne. Warto zdjąć nogę z gazu, aby bezpiecznie dojechać do naszych bliskich. Mateusz Czmiel, Echo 24. To wszystko w tym wydaniu informacji Echo 24. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową www.echo24.tv. Do zobaczenia.